Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego szczegółowo w dniu dzisiejszym sprawdzają warunki techniczne pojazdów, biorąc pod uwagę również wydobywające się spaliny z pojazdów. Sprawdzamy tutaj zarówno silniki benzynowe, jak i diesla, czy jakość tych spalin jest zgodna z dopuszczającymi normami w rozporządzeniu, jakie dla danego pojazdu są wskazane. Jeżeli w czasie kontroli drogowej stwierdzimy, że normy są przekroczone, jeżeli chodzi o zawartość tych związków toksycznych w spalinach, wówczas dowód rejestracyjny takiego pojazdu jest zatrzymywany, no i kierowca musi tutaj podjąć kroki ku temu, aby przywrócić jakość silnika, bo to głównie jest związane z nieprawidłowym spalaniem paliwa, bądź też ewentualnie z jakąś ingerencją w układ wydechowy, na przykład jest brak katalizatora, tak, gdzie jesteśmy w trakcie takich badań w stanie stwierdzić te nieprawidłowości w zakresie tych wydobywanych spalin. No taką usterkę trzeba usunąć, naprawić i wtedy można dowód rejestracyjny odzyskać. Oprócz tego, że zwracamy szczególną uwagę na wydobywające się spaliny z układu wydechowego, to również funkcjonariusze zwracają uwagę na inne istotne elementy zagrażające środowisku, czyli na przykład różnego rodzaju wycieki płynów eksploatacyjnych, no co przepisami jest również sytuacją niedopuszczającą. Oprócz tego oczywiście sprawdzamy ogumienie, tak, czyli to, co jest bardzo istotne, jeżeli poruszamy się pojazdem na drodze, tak, dzięki czemu mamy przyczepność do podłoża, po którym się poruszamy, jak też inne różnego rodzaju warunki tutaj, które przepisy obligują, aby pojazd był na odpowiednim stanie technicznym. Tak. Właśnie tutaj przy tej akcji też doszło do plany.